będą ziemniaki i tu będzie pszenica. I jakoś się bym robił w różnych kombinacjach. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Witam was tutaj, cześć, cześć, cześć i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Tak, dziś zupełnie inaczej zaczynamy od wyburzenia części jeszcze starej naszego tutaj przemysłu ropowego. Nie będzie tutaj już naszej ropy, ponieważ całą wydobyliśmy, więc wszystko stąd trzeba zwinąć. I nasz Bombay tutaj, nasza linia właśnie pomarańczowa, która jest bardzo, bardzo i to jeszcze raz bardzo popularna, zmieni się dosyć gruntownie teraz w najbliższym czasie. Będzie dojeżdżać do nowo powstałych hotelów, głównie hotelów. Także turyści będą z niej teraz jeszcze korzystać. To jest właśnie nasz tramwaj, który uciekał przed naszą destrukcją. I za chwilę wprowadzimy organizację zastępczą, która podczas dzisiejszego całego odcinka i nawet podczas momentu, kiedy nagrywam, nie została jeszcze zmieniona. Ale on będzie jechać ulicą teraz, nową drogą. Tutaj to się trochę zmieni. Jak zawsze, nowe rzeczy, nowe zmiany i w ogóle. No ale jak widzicie, to objazd jest dosyć duży, ponieważ zaczniemy sobie na tym timelapsie początkowym wybudować, co się zaczniemy. Wybudujemy całkowicie nasz nowy rejon handlowy nad naszym portem. Co jest ważne? Ważne jest to, że tutaj bardzo dużo czasu spędzam na takich małych detalach i my teraz będziemy trochę bardziej masowo nasze miasto budować. Ze względu na to, że niedługo jesteśmy na końcu scenariuszy i o tym naprawdę zapomniałem. A jestem przekonany, że w sensie ten scenariusz naprawdę niedługo skończymy. Niedługo mam na myśli, że może jakoś przed majem. Zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno teraz będą większe przerwy tutaj z tą serią. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno jak widzicie tutaj, co ja teraz zmontowuję, to jest multum przejść dla pieszych, kładek i takich ścieżek. One naprawdę bardzo im tutaj się spodobają. Teraz zobaczycie. Tutaj mamy też różne zajście do przystanków bambajowych, które jeszcze nie są w 100% idealne, ale jest to naprawdę dobre rozwiązanie na początek. Też nowa linia bambajowa jest tutaj się pojawiła. Nie jest ona jeszcze idealna. Mam nadzieję, że w przyszłości się trochę zmieni, ale jest na pewno to jakiś dobry początek i start. No i jak widzicie, piętrowo tutaj robimy naszą każdą kolejną ulicę. Każda kolejna ulica jest wyższa o ileś tam, nie pamiętam o ile dokładnie, ale jest trochę wyższa. Dzięki czemu możemy właśnie sobie zbić powolne tutaj stopniowanie tego terenu i dalej będzie już nasz las. W sensie przemysł leśny, nie zamierzam tego dalej ciągnąć. Także to będzie trochę na duży plus. Synek, jak widzicie, mamy 117 tysięcy, dlatego że podczas nagrywania trików i pomocników chyba z 15 tysięcy osób przybyło nam. Bo budowałem takie slumsy, by to można nawet nazwać. W sensie, może przesadziłem z tymi slumsami, ale po prostu zwykłe mieszkania, które na tutaj mieli dużo, nie spędzałem czasu z bardzo kiepską komunikacją. W sensie, kiepską bardzo jak na moje miasta. O, to może warto dodać. No i to jest nowa linia, żółta. Tu nowe tunele, łączniki. Zresztą ta dzielnica jeszcze nie jest idealna. Tu się jeszcze parę rzeczy zmieni, ale na ten aktualny stan powiem, że jest całkiem nieźle. W przyszłości sądzę, że my tu wprowadzimy jeszcze jakąś kolej jednoszynową, która będzie nam wjeżdżać właśnie pod górę, albo kolejkę linową. W sumie kolej linowa nie byłaby tutaj zła w tym mieście, w tej dzielnicy, bo tu faktycznie tak bardzo stopniowo wszystko idzie. To może nie jest pomysł. Bo kolej jednoszynowa ma swoje faktycznie plusy i zalety, ale tak czy siak trochę miejsca zajmuje. To jeszcze się zastanawię, zobaczę. Zobaczymy, co tutaj wymyślimy. Jak widzicie, tutaj są planowane w przyszłości ulice, ponieważ tam dalej będzie przejazd w drugą stronę, gdzie ten nasz przemysł tu jest aktualnie, w tym miejscu ten ropa, ona się trochę zmieni. On będzie trochę dalej oddalony, tam będzie jeszcze rejon handlowy. No to po takim wstępie już możemy tutaj zaczynać. No i tak, już się z wami przywitałem na wstępie. Niestety nie tak jak faktycznie zawsze przy odcinku, dlatego teraz dopiero było nasze standardowe piknięcie. I powiem wam, co się działo tutaj na początku. Opowiem w skrócie. Po pierwsze, był odcinek z poradniki, czyli mamy nasze tutaj parkingi. Wyglądają one olśniewiająco, bym powiedział. Tutaj trochę się zajmiemy dzisiaj tym handlem do rozbudowy i paroma rzeczami na pewno. Jak widzicie, tak wygląda nasz parking. Jest tutaj co niemiara naszych miejscówek do zaparkowania.
Czy są jakieś pojazdy elektryczne na tym parkingu? Niekoniecznie, raczej nie. Tak samo są tutaj po bokach. O, tu ja widzę elektryk. Zobaczmy. Samochód elektryczny. No, to się pojawiają. O, tu jest drugi elektryczny. O, tamten zmienił kolor, ciekawe. Samochód elektryczny. No to nie, to się pojawiają. Zobaczcie, tu jest jeszcze jeden elektryczny. No to elektryki też się pojawiają. Tu jest jakiś na ostatnim miejscu. No dobra, no to elektryczne samochody też się zdarzają. Nasze tutaj stadion. Stadion bardzo jest dobry. Odkąd wzięliśmy, że wspieramy tutaj nas, to jest, są lepsze zyski, bym powiedział. Powoli podnoszę cenę biletów, tak żeby się tutaj nie zdziwili. Przyspieszmy sobie tutaj trochę ten czas. No i jak widzicie, mamy tutaj różne rzeczy, parki, przejścia, wejścia. No i bambaje są bardzo uwielbiane. Zwłaszcza nasza tutaj pestka. Z czego pestka ta tutejsza, ona jest najbardziej uwielbiana, kiedy jest mecz. Bo to jest ich główny transport stąd, w jego wyjazd. Nie uwielbiają aż tak bardzo naszych pociągów, o dziwo. Ale to sądzę, że to jest kwestia czasu, później może będzie więcej tego wykorzystanego. Także tak to wygląda w tej części. To jest rejon do dzisiejszego przebudowy. Natomiast jeszcze rzeczy, które się tutaj działy. No i tak, to jest tak jak mówiłem, na dzisiejszy odcinek do budowy, bo już od jakiegoś dłuższego czasu, propozycja z Discorda, żeby ta dzielnica się nazywała Duże Frytki, więc proszę bardzo. Bo zawsze kiedy się pytam, co bym zrobić w nowym odcinku, mówicie mi i frytki do tego, więc proszę bardzo. Tutaj nasz węzeł przesiadkowy całkiem nieźle sobie radzi. Tutaj teraz są dwie linie bambajowe, ponieważ stworzyłem linię skróconą, ale to nie jest dokładnie ta linia, zaraz wam pokażę. Stworzyłem linię skróconą dla naszego jednego bambaju. Oczywiście mówię o tym bambaju, który tutaj jedzie. Jest on bardzo uwielbiany, bo na tym odcinku pomiędzy stąd a odcinkiem dotąd na tej naszej linii pomarańczowej były tak duże tłumy, że to nie było dobre. Spójrzcie, po prostu było niedobrze. Więc na tym odcinku puściłem linię skróconą. W sensie ona w teorii powinna się nazywać Z-ka, ale ona jest tak długa, że to nie jest Z-ka. Bo zobaczcie, ona jedzie stąd tu. Jedzie, jedzie, jedzie. Później wjeżdża tutaj. Te rondo całkowicie przybudowałem, ale o tym za chwilę. Jedzie tutaj, nie wjeżdża na rondo, żeby się nie robiły korki. Po czym przejeżdża tutaj, tutaj, tu na nowe skrzyżowanie bambajowe. I później przejeżdża sobie do naszej pętelki, takiej nowej, która jest tutaj. Tu też trochę przebudowałem linię bambajową, żeby był lepszy przejazd. I tu jest przystanek bambajowy, jest tutaj go na. Może najwięcej osób nie korzysta, ale ogólnie w tym kierunku mało osób korzysta z przystanków. Także tak, ale jest ta linia bardzo uwielbiana, jak zobaczycie, jeździ na 100% i ludzie są nieźle. Ogólnie cały też transport przejrzałem i wszyscy poza pomarańczową linią, bo ta jest cały czas tak bardzo często używana, że po prostu ją cały czas na żywo muszę zmieniać. No i tak, idąc dalej, nasze rondo, to co zacząłem już mówić. Przebudowałem, teraz nasze bambaje przejeżdżają przez środek. I nie do końca, ponieważ jak możecie zobaczyć, jest tutaj nawet wykrzywione trochę to. Idealne spowolnienia, w sensie zjazdy dla naszych linii bambajowych, żeby nic tutaj nie zwalniały. I drugi wyjazd. Wcześniej był tutaj, przez co się robiły wielkie korki. Teraz jest tutaj z zejściem i od razu wjeżdża na naszą tam dalszą trasę, co jest na pewno duży plus. Ponadto przystanki na środku zostały doposażone z zejściami składek i przejść nadziemnych. I tak samo tutaj są przejścia nadziemne połączone z przystankami teraz. W tym rejonie i tu przejścia, i taki bambus stwierdziłem, że może być jakimś nowym rozwiązaniem. Ludzie korzystają z naszych przejść w różne sposoby. I tutaj te zjazdy z autostrady pozostawiłem, pomimo tego, że się zastanawiałem, czy na pewno są tutaj niezbędne, to są. No i tak to wygląda. Tutaj to jest chyba największa zmiana w tym rejonie. No i w ogóle to, że tutaj nie ma korków, nie wiem, czy zauważyliście. Tu teraz nie ma żadnych korków bambajowych, jak były wcześniej. Jedyne, gdzie korki się faktycznie zaczęły pojawiać, to są tutaj, więc. Bo tu są cztery linie bambajowe, jeżeli nie uwierzycie. Bo tutaj też jedzie jedna linia ekstra. Skąd ja nie wiem, dokąd jedzie jedna linia ekstra. A, znaczy tu. Nie, tu nie jedzie. Zaraz zobaczycie, tu jest linii. Tu są dwie i tu też są dwie. No dobrze, no to faktycznie jadą cztery linie bambajowe. Z czego jedna jedzie bezpośrednio tutaj, tak jak mówiłem, na górę, więc tu są dwie linie na tym końcu, krańcu. Też tutaj są też dwie linie. No także się tutaj podziało i żeby rozwiązać ten problem korkowy, jak widzicie, tutaj mamy cztery przystanki. Każda linia ma swój własny, osobny przystanek i na nim się zatrzymują. I w ten sposób nie ma żadnych korków i ludzie też mogą sobie wybrać dokładnie, z którego bambaju chcą skorzystać, więc zobaczmy. Kto chce najwięcej osób do którego bambaju iść? Do żadnego. No dobrze. Tak czy siak, nie chodzi tu o ten przystanek, chociaż on jest tutaj na pewno bardzo nieważny.
No to wiemy, o co chodzi. Co się jeszcze działo? No, wybudowałem całą nową dzielnicę handlową. Tak, dużo się działo pomiędzy odcinkami. Po pierwsze, przesunąłem całkowicie, zlikwidowałem nasz przemysł tutaj naftowy w tym rejonie, no bo jego tu właściwie nie ma, i wprowadziłem tymczasową organizację ruchu dla bambajów, która wygląda w następujący sposób. Taka tymczasowa organizacja ruchu jest aktualnie uchwalana co do metra Karolin. Taka ciekawostka. No i tutaj mamy nasze zjazdy. Jak widzicie, tu się jakieś hotele zaczęły budować. Tu się faktycznie jakieś hotele zaczęły budować. I tak, każde piętro, jak sama nazwa piętro, jest już na trochę wyższym poziomie. Dlatego tak to poustawiałem. Tam będą się budować hotele, tutaj będą się budować rozrywka, którą w przyszłości będę jeszcze bardziej rozbudowywać, no bo wiadomo, że w tym rejonie by się to przydało. Nasz dworzec oczywiście jest uwielbiany, ale to chyba wszyscy wiemy, bla bla bla. I ludzie nawet korzystają z pociągu. To też miło. Co jest ważne, drugą rzeczą, dodałem stację metra tutaj na końcu, bo z jednej szynówki ludzie korzystają jak korzystają, a tutaj na końcu z przesiadkami dla bambajów stwierdzimy, że może to być nieco, ponieważ czemu tu przesiadki bambajowe teraz jedną do góry. Co ważne jest tutaj, komunikacji w środku nie ma żadnej, poza jedną stacją metra, która jest tutaj i no uwielbiają ją, w skrócie powiem tak, uwielbiają ją. Natomiast to jest najważniejsze, to jest to, że dzielnice są robione o jedną kratkę dalej od siebie, dzięki czemu, jak widzicie, jest tutaj potężna środka kładek. Ludzie po prostu uwielbiają te kładki, mogą nimi przejść w każdą stronę, każdy zakątek miasta, zejść w dowolnym miejscu przy swoim ulubionym sklepie. No jest to trochę wygląda jak miasto przyszłości, ale stwierdziłem, że to będzie dobre połączenie. I tu jest też kładka na drugą stronę ścieżki. Więc tak, bambaje, tutaj jest nowa jedna linia bambajowa, żółta jedzie teraz aktualnie tutaj na górę do tej tymczasowej pętli tu. A druga linia, nie pamiętam która, niepomarańczowa. Okej, dobra, to po prostu, znaczy niepomarańczowa to tak czy siak. Taka tutaj ciemnozielona, jedzie sobie tutaj na górę i zjeżdża na tej pętli aktualnie. Ta pętla, zawsze mówiłem wam, że ta pętla będzie miała swoje jeszcze tutaj w przyszłości uwielbienie. No i właśnie w tym miejscu jest uwielbiona. Także to jest jedna z tych rzeczy. Ponadto dodałem tutaj multum nowych przejść podziemnych, dzięki czemu, jak widzimy, ludzie mogą bezpośrednio z tych przejść podziemnych przejść od razu do naszego dworca. Co też jest na pewno na plus, czy też do statków. No i tak, tutaj są w teorii ścieżki dawadowe, ale o, zaczęli Willi korzystać. I parę budynków tutaj ekskluzywnych, budynek urzędu miasta na przykład jest postawiony, bo to, które się wpasowywało dobrze. Wieżowiec biurowy, on tu idealnie mi wszedł, bo on jest małej wielkości, tak jak z małym hitboxem mi tutaj akurat najlepiej wchodziły. Park helikopterów, czy też jakieś... Gdyby nie to, że jest tak postawione dziwnie, to ja bym go chciał zobaczyć. Ej, on naprawdę wygląda futurystycznie. No, czekajcie, wejdźmy na kładkę na górę. Wejdźmy szybciej. I zobaczmy z tej strony. O, no, wygląda on całkiem nieźle. Tak, ja trochę będę więcej korzystał z tego typu, bo w skoro mamy go na PS4, to trzeba z niego korzystać. Co się jeszcze zmieniło? Dodaję tutaj nową aleję i na tej alei, to coś, z czego zapomniałem dodać, żeby było jednoznaczne, będą bambaje, bo tutaj... Normalnie bym tutaj ich niekoniecznie chciał wstawić, bambaje, na tę ulicę, ale będzie najlepiej. No i ona jest tutaj wzdłuż naszej całej siatki, naszych tutaj handlu i jakbyście zauważyli, że tu jest dużo wolnych miejsc, to dlatego, że ja zapomniałem, że to jest... tą dzielnicę muszę tutaj rozbudować, o co nie, bo ja tą dzielnicę nie przyciągnąłem na samą górę. No i to zakończyło się tym, że teraz musiałem połowę budynku wyburzyć i teraz się budują na nowo. Niedobrze, ale ujdzie, bym tak to powiedział. Co się jeszcze działo? Po pierwsze, gdyby to było tego po pierwsze. Nasze bambaje, tu dodałem nową kładkę do przystanku jednokierunkowego jednoszynówki. Uwielbiają go. I dzięki temu nasza jednoszynówka jest bardziej używana. I tak samo tu jest nowy przystanek jednoszynówki, co też jest na pewno na plus. Jakbyśmy znaleźli jakąś jednoszynówkę, o, tutaj też by mogła być stacja. To widzimy, że zaczęli ludzie z niej korzystać, bo jedna szynówka ma mieć dużo właśnie stacji po drodze i wtedy będzie więcej ludzi z niej korzystać. Taki, a jak się załaduje, tu będę budować hotele, taki jest plan, w te rejony będę budować hotele. I tutaj, natomiast po drugiej stronie będzie rozrywka i ten teges, z czego ona też nie będzie jakoś tutaj dużo budować, bo tu już planuje powoli naszą nowy węzeł autostradowy, o którym pisałem na Facebooku. 7 zjazdów będzie, z czego jeden będzie zjazd tutaj jeszcze, bo w tej rejony będzie musiała być nowa autostrada poprowadzona i tak samo będzie tutaj autostrada poprowadzona, w sensie ona będzie poprowadzona gdzieś tutaj z dojazdem w te rejony.
ale możliwe, jest to dosyć prawdopodobne, że autostrada stąd pociągnie się tędy, bo jak widzicie, my tu co prawda mamy przemysł, nie? Ale tu dalej by się przydał jakiś dobry łącznik. Ewentualnie ta aleja faktycznie nie będzie miała tutaj ronda, a będzie główną aleją, która faktycznie będzie bardzo używana. Zobaczymy, zobaczymy co stwierdzę. No, zresztą co sądzicie, to też mi napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy. I chyba ostatnią lub przedostatnią rzeczą, jaką muszę wam powiedzieć, to jest to, że podczas budowy tego parkingu, na którym mi się bardzo długo zleciało, z tego możecie zobaczyć, jakie tutaj parki poustawiamy. Tutaj chciałem poustawiać w miarę możliwości różne parki. Tu jest na przykład, o, tu jest plac zabaw, tu jest park Paradox i tak dalej. Tu jest na przykład urząd poczty na takim zakręcie. Poustawiałem coś nowego, a mianowicie nasza dzielnica tu mieszkalna. No wygląda na dosyć, bardzo bym powiedział, skończoną. Jest tu co najmniej dużo, jak bardzo dużo ludzi. I ja zaraz tutaj jeszcze jedną rzecz dodam, bo nie wiem, tu jest... Nie ma schronu żadnego, to po pierwsze, to zaraz z wami zrobię, wybuduję tu schron, bo to jest aż straszne, co by się tutaj działo, ale no to jest taka siatkowa, że tutaj by mieli prostą ewakuację. Natomiast tak, zobaczmy, czy ja tu dałem najważniejszy przepis dla tego typu dzielnic. Nie, zaawansowane budownictwo techniczne. To bardzo, i to jeszcze raz, bardzo zwiększa wartość gruntu. Tam jest napisane, jak tutaj zobaczycie, nieznacznie zwiększa wartość gruntu, ale jeżeli każdy budynek ma to, to nawet nie chcecie wiedzieć, jak to bardzo daje na plus. To po prostu daje bardzo na plus. To jest aż straszne, jak to może nam dać dużo pieniędzy. Słuchaj, no, to jest aleja, taka ciekawostka, i mało ludzi z niej korzysta. No i tak, nasz Bambaj, o którym budowałem go w ostatnim odcinku, jest tutaj, więc zobaczcie, ile się nowych tutaj ulic pojawiło. Do tego stopnia, że nawet cmentarze już są zapełnione. Tego się nie spodziewałem. Ale dobra. Może jakiś nowy cmentarz im tu dodam, bo akurat w tym rejonie mogą być niezbędne takie cmentarze. No z przyczyn technicznych wiemy, że tutaj ludzie niestety będą na pewno umierać. A tutaj możemy dodać w sumie kryptę. To będzie prościej. O, tutaj. Dobra, no to kryokrypta może być nawet lepsza. No i tak, co ważne, co jakiś czas, któraś ulica to jest tutaj wzniesiona. Jak widzimy, są wiadukty. Czy ludzie korzystają z tych wiaduktów? No, korzystają. Żeby nie było po prostu zbyt często skrzyżowań. I jest tutaj nasz Bambaj, który jedzie sobie tutaj aż dotąd, do naszej nowej... chyba ten Bambaj jest uwielbiany zbyt bardzo, bo ma pełne Bambaje. Dzielnicy IT. Tak, to jest coś, czego w ogóle mogliście nie pamiętać, bo wybudowałem to, w sensie, w ostatnim odcinku zacząłem budować tą dzielnicę, teraz jest o wiele większa, wygląda no jak biurowca IT, jest ogromnych rozmiarów, wygląda cudnie. Jedyny największy minus tej dzielnicy to jest to, że ma dwa wjazdy, jeden jest tutaj. I tutaj widzę, że mogę wspomóc tą dzielnicę, wyburzając takie parę rejonów. Dobrze, bardzo dobrze, zawsze mnie cieszy, jeżeli mogę jakoś pomóc moim dzielnicom. I drugi jest tutaj. Drugim minusem jest komunikacja. Tu w przyszłości będą jeździć Bambaje, ale to jest przyszłość. A żyjemy aktualnie w teraźniejszości, więc mamy tutaj tylko 4 stacje metra. Jedna jest tu, druga jest tu, trzecia jest tutaj. Później mamy tutaj stację metra i dalej już tutaj nie mamy, chociaż tu też powinna już być kolejna stacja metra, co też jest ważne. A, jest taki... Taki mały? Nie, to wyburzyć. I jeszcze jest ciekawostka. Kojarzycie tam stację metra tutaj, na ziemną? Ja ją trochę zmieniłem. Jak widzicie, jest tutaj tunel dla naszego metra, aby mogło zrobić takiego odjechanego drifta do naszych biur IT. I teraz zobaczymy, czy ludzie uwielbiają ten łącznik. Uwielbiają, 17 osób. Może to nie jest uwielbianie, ale na pewno coś na plusie, jeżeli ludzie faktycznie korzystają z takiego łącznika. I tu nowa aleja. Aleja jest zupełnie nowego typu, ponieważ mamy aktualnie dwie linie bambajowe po bokach. Jak widzicie, to jest duża, chyba największa odmiana. I spokojnie mogę je budować. No i ludzie korzystają już tutaj z pierwszego bambaja, który aktualnie tutaj dopiero kończy trasę. Więc to może nie jest jakoś odjechane jeszcze, niech będzie. I tutaj są drogi rowerowe. I w drugą stronę tak samo będzie puszczone, a ten Bambaj, jakbyście byli ciekawi, gdzie on jedzie, to on jedzie do tego przystanku tutaj, bo tu był wolny.
Tu jest parę takich przystanków, które po prostu są faktycznie wolne, bo nie są jeszcze w 100% używane. Sprawa, teraz się zastanawiam, tu jest potencjał na przystanek. Ciekawe. Ciekawe, że tu zostawiłem potencjał na przystanek. Dobrze, tu już, dobrze, że go już wykorzystałem. To będzie o wiele lepiej. No i zobaczmy, czy to na, ludzie na ten Bambaj. Tak, i to dużo, 21 osób. Tak, bo niestety w drugą stronę tu nie mogę zrobić przystanku do naszego Bambaju. Chyba, że zrobimy sobie jednokierunkowy tylko dla tej linii, bo może to być tutaj niezbędne dla dobrego połączenia z tą częścią. No może tak. Dobrze, ciekawostki. Jeszcze zanim przejdziemy do budowy tutaj schronów, są linie, a właściwie drogi rowerowe. Zobaczcie na nie. To są autostrady rowerowe. Gdybym wszedł tutaj i wyłączył wszystkich, to zobaczcie, jak tu jest dużo rowerów. To są po prostu miasta rowerowe. Ja spokojnie w tejże dzielnicy mogę, w tych dzielnicach mogę dać zakaz jazdy rowerów po chodnikach, bo tu jest po prostu armagedon rowerowy. Tu jest tak dużo osób, którzy tutaj korzystają, zwłaszcza przy takich alejach, dłuższych łącznikach, że to aż głowa mała. Rynek rowerowy kwitnie, tak bym to powiedział wręcz. No tutaj jest akurat się kończy droga rowerowa, ale w ten sposób możemy dokładnie zobaczyć, jak tu jest dużo. A i tutaj ważna rzecz, tu też zmieniłem trochę ten wyjazd. Jest on, no może się robią korki, ale tu też jest trochę rowerów, więc możliwe, że będziemy musieli tą ulicę powiększyć. Ale tu i tak głównie chodzi o to, że tu nie ma żadnego łącznika z tą aleją. Więc wiecie co? My tu zrobimy na razie jedną rzecz. Po pierwsze, to my włączmy tutaj w naszym podglądzie wszystkie pozostałe obiekty, bo nie będę mógł nic sprawdzić. Natomiast po drugie, to my sobie tutaj zrobimy taki jeden łącznik. Zajęcie się zjazdu w tunelu. I powiedzmy, no tu powinno mi to wejść, no co jest? Dobrze, spróbujemy to zrobić w tą stronę. O! No dobra, już lepiej. Chyba jednak jest z tą. Dobrze, w takim razie, jeżeli w ten sposób czy to nie chce pójść, to zrobimy sobie to od drugiej strony. Czyli tutaj jeszcze w dół. I tutaj. I tutaj sobie zrobimy światło. Tak, jestem. O, zobaczcie. Po prostu nie mieli tutaj łącznika z biurami. Teraz będzie większe połączenie. I dlatego jest taki tutaj na pewno duży ruch. Bo ja tutaj też nie chciałem takiego dużego ruchu. No, także tak to wygląda. Dobrze, zobaczmy, ile mieszka osób w tej pierwszej dzielnicy. Tysiące osób. Dużo. W tej 5000. I w tej około 2500. A nie, populacja. 7000. Czekajcie, bo ja patrzę na gospodarstwa. 14 tysięcy, o kurczę, to jest multum ludzi, jakby w to rypnęło, a tu jest 10 tysięcy. Dobrze, budujemy tutaj schrony, to chyba nawet nie będę dużo mówić. Dobrze, jest 20 minut odcinka, bo tak długo gadałem, co robiłem, że lecimy w timelapse budowy schronów. Na to. Zapomniałem o tym, że jak budowałem tą dzielnicę, to przydałyby się straże, policja, szpitale i najważniejsze, zapomniałem o edukacji. We'll be right back.
tej dzielnicy sądzę, że ta dzielnica w ogóle ma pierwszy raz przepis, dałem taki, a mianowicie obszar VIP. Jeżeli znajdziemy go, to wam pokażę. Jest on gdzieś tu. Jest obszar VIP. Wszystkie strony na obszarze objętym tą zasadą są zastrzeżone wyłącznie dla obywateli mieszkających w tym obszarze. I to jest coś, co na pewno może być przydatne. Nadałbym te elektryki, ale... No wiecie... Dobra, na razie nie będziemy tutaj jakoś odjeżdżać z tymi elektrycznymi, bo byłoby miło, gdybym tutaj były elektryczne, co nie? Natomiast no już trudno. Trudno, nie będzie tutaj elektrycznych, bo to by mi kosztowało już naprawdę duże pieniądze. Swoją drogą, ile mamy w tym scenariusze, w scenariuszu zrobić? Mamy 114 tysięcy. 150, ulala, to my jesteśmy blisko wygrania scenariusza. Dobrze, to wiecie co? Ja tu sznułem plany na ten węzeł. Autostrady i w ogóle. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żeby ta seria się skończyła, jak się skończy scenariusz? Czy trochę dłużej jeszcze by tu ją pociągnąć? Bo wiecie co, ja sądzę, że my ją trochę możemy dłużej przyciągnąć, żeby zrobić tutaj... Może nie to, co chciałem do końca zrobić. Nie będziemy zrobić tego odjechanego portu, jak chciałem. Ale no ten węzeł autostradowy tu by się przydał. No, po prostu sobie nie pozwolę, żeby czegoś takiego tutaj nie stworzyć. To tutaj tej autostrady już nie będzie. No, od razu mówię, jej tutaj nie będzie, bo to byłoby już zbyt duży odjazd. Ja zapomniałem, że my jesteśmy blisko w finału scenariusza. No dobrze, handle by się bardzo nam chciał budować, ale my go wyrzuciliśmy z paru dzielnic. Dobrze, tak czy siak. Nasze duże frytki potrzebują naszego wsparcia, bo tu będzie nasz przemysł, ale nie taki jak teraz widzimy. W sensie będzie on też wydajony takie zwykłe, rolnicze, ale mimo wszystko głównie tutaj chcę zrobić rejony moje własne, prywatne, PGR-y i tak dalej. Także zaczynamy od wyburzenia całego tego rejonu i postawienia na nowo. Swojego, nie wiem czy wiecie, tutaj jest ta symetra, którą też bardzo ludzie uwielbiają, bo jest to jeden z lepszych łączników bezpośrednio tutaj. No, słuchaj, tutaj nasze bambaje i metro będę mógł w końcu wyprostować, bo aktualnie to były tylko drifty się robił. Dobra, lecimy z wyburzaniem i kolejnym etapem, wiecie o co mi chodzi. Dobrze widzę, że mi tu jednej kratki zabraknie. Dobra, po prostu sobie zmienimy tutaj układ siatek. Tak to rozwiążemy. Aktualnie, jakbyście byli bardzo ciekawi, to się opróżnia. Nasz cmentarz się powoli, ale to niestety właśnie widać. Na załączonym rozkładzie dosyć powoli opróżnia, więc już niedługo może będziemy mogli poustawiać sobie wszystkie tutaj nasze rzeczy. Dobrze, w takim razie, skoro tutaj na razie i tak mamy to, jak wygląda, to sobie zrobimy tak. Od tej strony będą szkółki. Takie małe. Znaczy, no teraz są małe, później będą trochę większe. A tutaj damy sobie nasze pola. Dobra. To może być dobre rozwiązanie. Teraz pytanie. O. Zabudowały się.
Dobrze, to zaraz to szklarnia zmieni na coś innego. Jest. Się zastanawiam, jak mogliście się domyślać? Ja się zastanawiam, czy się tutaj zmieści Bambaj. Bo mamy tutaj skrzyżowanie bambajowe, o którym teraz jeszcze będę mówić. No jak widzicie, jeden nasz bambaj tutaj robi sobie teraz pętelkę. No bo nie miałem jak po prostu puścić na tej linii aktualnie. Przeciągnąłem to tutaj, no i się zastanawiam, jak tutaj to puścić, bo to będzie ciekawe. Ok, mamy jeden taki słój do postawienia, jeśli już. Pastwisko, czy coś jeszcze mamy? Tylko pastwisko. No dobra. A czekaj, pastwiska były w innej chyba formie. Nie, pastwiska też są w tej samej wielkości. Dobra, to na razie pastwisko tutaj będzie. Tak, tu będzie wśród bloków, będzie pole. Taki był mój zamysł. Dobrze, no to tak. To na pewno nie będzie szklarnia, bo pszenica, no nie wygląda tak jakoś bardzo ładnie. Może ziemniaki, nie. Bawełna. Kukurydza, może kukurydza. Tu będzie bawełna. Tu będą ziemniaki. I tu będzie pszenica. I jakoś jakbym robił w różnych kombinacjach, to będę mieć właśnie taką tej, tak to poukładane. Ciekawie. Może to jest... Może by mi się udało. O, w ten sposób powiedzmy. Dobrze, no i tak, tutaj tą linię bambajową, jak możemy się domyślać, chciałbym puścić dalej prosto. Tak, tu ogólnie ta autostrada jest też mi niezbędna. Możliwe, że ta autostrada w tym rejonie będzie pod ziemią. Nie obiecuję, nie mówię nie. Mówię, że jest taka możliwość. No i tak, stąd to ja tutaj już widzę, na razie nasza linia ta bambajowa pojedzie sobie na pętelkę w tym rejonie, bo tu i tak nie zamierzam raczej dużo dzisiaj stawiać, z przyczyn oczywistych. No bo po prostu nie mamy też dużo rzeczy do zrobienia. Nie mamy też dużo budynku po prostu do poustawiania. No ma to tak, tu był przejazd na drugą stronę, aktualnie nasz przemysł, ta druga część przemysłu jest odcięta kompletnie od tej. I my może po prostu sobie tak. No tutaj ja już widzę, że my dzisiaj tego nie podłączymy, no bo tego nie dało się inaczej podłączyć. Tu może nam się uda zrobić tunel, dobra. I tu może by nam się udało zrobić wyjazd jakoś z tego tunelu. Tylko to też z takim może być może pojadę nad morze. O, to było tak blisko, dobra, to jeszcze raz. Stąd tu. I stąd tu nie. Dobrze, poczekajcie. Zaraz wyjdziemy z tego, jeszcze mi się uda. Dobra. Tu. Nie, dawaj. Wejdź tu, jest, świetnie, wejdzie. Weszliśmy. Dobra, i stąd tu, dobra, to jest. I to jest to, co bym właśnie chciał tutaj zobaczyć. Tu oczywiście nie będzie sygnalizacji świetnej. I nasz bambaj, zobaczmy, czy już jedzie jakbym chciał. Jedą, już jakbym chciał, świetnie. Dobra, no to tak, tu będą przystanki. Oczywiście przed skrzyżowaniem, standardowa procedura. I tutaj będzie jeden właśnie przed, a drugi będzie tu na końcu. Więc to będzie od razu połączeń tutaj z tą wszystkim, tutaj to będzie w przyszłości. Nie wiem, co tutaj będzie, od razu mówię, ale na pewno tutaj będzie coś. Może zaraz ty w sumie pastwiska, nie no. Bo nie mamy nic innego poza pastwiskami, więc jest taka trochę lipa, bym powiedział. Dobrze, jak tam nasze, to ile my musimy... No nie gadaj, że... Ja nie... Co to jest? Dobrze, w takim razie trzeba na nasz główny budynek postawić się. I w naszym głównym budynku zobaczyć, ile jest do kolejnego poziomu. Dużo, 5000. No to nie, dziś nam się to nie uda zrobić. Szkoda. Gdybyśmy może to jeszcze wyrzucili, to by się poszło to szybciej, ale nie możemy tego wyrzucić, no bo nie mam jak tego ominąć aktualnie. Dobrze, zobaczmy najpierw tutaj, może dalej kawałek jeszcze, przyciągnijmy. Zaczynamy rolnictwo. Jakbyście byli ciekawi, czemu rolnictwo zaczynamy, to dlatego, że teraz dzięki temu będę mógł postawić nową fabrykę. I zobaczmy właśnie. Bo my teraz produkujemy, gdzie to jest tutaj, zaraz zobaczycie co. My teraz produkujemy... No dobrze, widzicie, to mięsko. I zobaczmy, czy my mamy jakąś fabrykę, którą byśmy mogli postawić, która ma mięsko i... Chyba nie ma. Tutaj jest, tutaj jeszcze jest plastik, to nie. A nie, czekaj, plastik my produkujemy. Mamy i drewno, mamy i plastik, no to my i rafinerię moglibyśmy już postawić. Tu niestety, a to jest papierna, dobra, bo tak nie chce się nam tutaj wejść to w całości. To my jakiej fabryki nie mamy?
Metalów my jeszcze nie mamy. Okej, no to z metalami jest szkło i metal, to da się jeszcze przeżyć, że ich nie mamy. No dobrze, to w takim razie, jeżeli dobrze widzę, możemy sobie spokojnie zrobić fabrykę zabawek i fabrykę zabawek bym gdzieś postawił, nie wiem gdzie. Obok siebie są mniej więcej te przemysły, więc może na razie tu w tym rejonie bym postawił obok takiego, tej drugiej. Fabryka zabawek może być. Drukarnia jest, bardzo bym powiedział, budynkiem, który mógłby być nawet gdzieś właśnie w tym rejonie postawiony. Dobrze. A wiecie, fabryki dosyć dużo dają, dlatego chcę tutaj postawić. I papiernia jest obszarem dosyć wielkim już gabaretowo. My tu trochę jeszcze mamy tego rejonu. I on będzie gdzieś tutaj. Tak, nie, dokładnie. On gdzieś tu wejdzie. Z naciskiem na gdzieś tu wejdzie, bo on jest ogromny i na razie nie mam pomysłów, gdzie on wejdzie. No dobrze, no to mamy jakieś fabryki na. Czekaj, trampki też możemy. Trampki może byśmy tu postawili, w sensie tu. No ma, tu też trampki nie wejdą, a fabrykę domów modułowych niestety potrzebujesz więcej. Fabryka domów modułowych jest według mnie jedną z najlepszych fabryk takich high-endowych, tak bym powiedział. Dobrze, zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Czy coś tu faktycznie. Mamy jedno pastwisko, ale dobrze. Tu ewidentnie możemy więcej pól postawić. Od tyłu w sensie. Aha. Dwie kratki, jesteśmy w złej stronie. No dobra. No tak myślałem, że coś tu. A, bo to jest ogólnie tak poustawione, jest, że to dlatego jest źle poustawione, bo tutaj z tymi kratkarzami jest. Dobra, no dobrze, to później będziemy z tym walczyć. Domyślam się, że później będą z tym jakieś zażęte walki. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. No dobra, i tutaj sobie też zmieńmy te kolorki, żeby nie były takie same. No, mówię, żeby nie były takie same. Należy tak to ustawić. A co mi tam? I tutaj bawełna. No dobra. Tak, żeby się to po prostu zmieniało. Jak widzicie, tutaj już jakieś są takie, bym powiedział, dosyć ładne zmiany. Więc w ten sposób pewnie sądzę, że to może być dobre rozwiązanie na dalszą metę. Dobra, czy tu mi to pójdzie? Chyba tak wystarczy, prawda? No tak, tam tutaj się ten cmentarz jedzie. Cmentarz jedzie. Mój polski. I tutaj dajmy sobie jeszcze pastwisko. Z jednej i z drugiej nam wejdzie. No dobra. Co się tu wejdzie i tu. A! By weszło, to by było ładnie. Dobra, no to jak nie wchodzi to wejdzie pole. I tutaj będą też pola. Tylko że tutaj wiem, że wejdą tylko pola, więc mogę już je spokojnie poustawiać. A nie, bo tam będzie trochę to jeszcze przesunięte. No dobra, to na razie niech będzie tak jak jest. I dajmy sobie ziemniaki. O, no dobra. Jest to już jakieś tutaj, co się rozpoczęło. Owca, świnie. Krowy na wypasie. Świnie. A tutaj pewnie są owce, prawda? Tak, no dobrze, no to nie będzie. Tu mamy owce. Mamy. To jest. Na pewności krowy klasy wyższej i świnie się jeszcze nie zagościły, bo nie mają jeszcze jedzenia. Dobrze, zobaczmy, czy ktoś korzysta z naszego bambaju tutaj dalej. Chyba tak. I tu by się przydał ten nasz bambaj przeciągnąć, żeby on już zaczął być funkcjonalny. Bo mówię, tutaj niefunkcjonalny to taka trochę lipa. Poczekajcie, jakby tutaj to zrobić, żeby. Oj, przepraszam. Coś mnie zakręciło. Tak to bym powiedział. Raz, dwa, trzy, dwa, cztery. Stąd tu i stąd tu. To jest godzina na moim zegarku. 33 minuty. Dobra, timing godzinowy naszego odcinka jest, bym powiedział, nadal idealny. Więc tutaj będzie po prostu zjazd do podziemia. Bo tutaj są dalej trasy już podziemne naszych bambajów. W sensie jedna jest podziemna, druga jest niepodziemna. Tu jest niepodziemna i tą niepodziemną po prostu sprowadzimy do parteru w ten sposób i ją sprowadzimy do podłączenia do naszych podziemnych zabaw na razie. No a tu widzę, że nasz drut został usunięty, to druta sobie usuniemy i a ten jest kompletnie niezbędny. Słuchaj, ciekawostka, ta dzielnica jest połączona tylko i wyłącznie tą ulicą z zewnętrznym światem,
Oraz jeszcze jedną. A, i tu był tunel, ale tunelu nie ma, bo tu stwierdziłem, że takie połączenie jest im mile preferowane, żeby nie jechali wszyscy tędy. I teraz jest jeszcze ta dzielnica połączona tutaj, wjazdem. Nie wiem, czy też mówiłem. I tutaj wjazdem do pociągów. I te pociągi są... istnieją, tak bym powiedział. Nie są jakkolwiek dla naszych mieszkańców ulubionym środkiem transportu. Niestety. Niestety tak to wygląda. A, nasza pestka tutaj kończy wiek. Okej. No to zobaczymy w ogóle, jak to się dalej potoczy, gdy długo siedzi w tym mieście. Ale zobaczcie, nasze parkingi naprawdę coraz to lepiej i się bardziej zapełniają. Ja nie sądziłem, że aż tak będą pełne te parkingi. A, i tu z tego miejsca jest właśnie ten obszar handlowy, który cały czas się nie wybudował idealnie. Gdyby jeszcze ludzie korzystali dobrze z tego transportu, to naprawdę byłbym o wiele bardziej zadowolony. A tak, to póki co... Co no, to jest chyba jeden z głównych łączników może być tutaj z dojazdem. Bo tu nie ma takich innych dojazdów. Dobrze, zerknijmy, czy nasze bambaje jadą już mniej więcej jadą po dobrej trasie. Okej. Okay. A, ten nie jedzie, no bo ten nie może, bo ten miał tam przystanek, no bo to nawet by tłumaczyło, czemu jechał taką dziwną, okrężną trasą. I tu na razie tą linię sobie zostawimy. Chociaż, dobra. Możemy to na razie już usunąć. Tu się często to usuwa, pojawia. O, nasz bambaj tam akurat się pojawił bardzo dziwnie i zawrócił. No dobra. No ale widzę, że jest to korzystane. I na stacjach metro to na pewno skorzystamy. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No szybko tu idzie, to w kolejnym odcinku spokojnie pijemy kolejny poziom. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już w kolejnych materiałach na moim kanale. Trochę się tu podziało, głównie się działo dużo pomiędzy odcinkami. Ale tutaj nawet taki rolniczy rejon się, bym powiedział, że to jest dobre rozpoczęcie. Jak i ten cały nasz hotelarstwo, czy już nie mówiąc o mega schronie. Cześć!